Tak więc testujemy magów, których mam nadzieję, że dobrze zainwestowałem, że nie byłoby lepiej zainwestować w kogoś typu kawaleria, miecznik, czy też co tam jeszcze było, trojany, o. Tylko, że będzie to lepsza opcja i zobaczymy, to będzie w praktyce, w każdym razie Spy Report. Więcej uczniów będzie nadchodziło i tak dalej, wysłałem też wilków z ciemnych gór. Nasi ucznicy będą w stanie zdjąć ich przed tym, jak, znaczy przed tym, jak stanę się problemem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie mamy teraz już 4 linie do obrony, co oczywiście będzie miało wpływ na przebieg naszej całej walki, całej naszej ochrony, ale wierzę, że jakoś sobie z tym poradzimy. I ogólnie dygresja w dzisiejszym odcinku. Powiem wam, że jak ostatnio, dopiero co na momencie, kiedy zaczynaliśmy chyba serię Fury Lee Unleashed, narzekałem na to, że kurierzy to coś źli w ogóle i tak dalej. Powiem wam, że dzisiaj znowu chcę pochwalić kurierów, bo jest spora naprawdę szansa na to, że coś, co zamówiłem dosłownie dzisiaj, może mi się pojawić jeszcze tego samego dnia w domu. Co jest po prostu dla mnie niesamowite. Nie byłem świadom, że są takie opcje. Owszem, nie liczę na to, ponieważ jestem nastawiony, że no przynajmniej ten dzień to musi być. Ale jakby się dzisiaj ta paczka pojawiła, to po prostu, no zdecydowanie już widzę, że jak nie powiem, kto był tym złym kurierem, tak powiem, że impost by mnie wtedy strasznie pozytywnie zaskoczył. Ale kto to tam wie. Ok, możemy sobie zrobić w sumie naszych magów, więc zacznijmy ich robić, zobaczymy, jak oni w ogóle działają. Och, lecą takie chmurki. Uuu, coś co mi się podoba, przebija to jednostki. To nie jest tak, że to atakuje pierwszy cel, który ma przed sobą, tylko leci taka chmura przez całą tą linię i atakuje, widać, chyba wszystkich na danej linii. Plus, co też coś widzę, ludzie praktycznie giną na hita, więc to jest bardzo, ale to bardzo wielki i pozytywny upgrade. No może nie tyle co na hita, co na dwa łączyć, bo jeszcze tam jednak spada ta strzała, ale to jest wciąż bardzo dobry wynik. Więc magowie zdecydowanie rzeczą na plus. Zobaczmy teraz, czy to też wszystko zginie na hita. Wszyściutko. Bez wyjątku. Po prostu wpadło w nich i tyle. A sobie ze szczęścia otworzę energetyczka. Musimy jakoś to uczcić. Coś pięknego. Coś pięknego. Okej, pieniądze, expo trzeba pozbierać, żeby to wszystko mieć. I może odblokować coś nowego. Coś, co nam pomoże w naszym dalszym... Na przychodzi ogólnie, mógłbym zrobić tutaj upgrade naszych magów, żeby być ich lepszych, jednakże wydaje mi się, że to nie jest jeszcze coś, co nam jest ultra potrzebne. Wydaje mi się, że upgrade kopalni byłby lepszy niż odblokowanie coś nowego. Jeżeli gra mi będzie kazała, to najwyżej wtedy to zrobimy. Wolf Riders zostali zespotowani i podążają w naszą stronę. Dej Sinei, zamiast Ken to Sinei. Mogą przetrwać więcej damage'u niż normalne wilki, jeżeli jesteśmy... if we are to defeat the enemy... Musimy wyprowadzić wystarczająco godę, żeby oczywiście nie wygrać. Proponowałbym, żebyśmy zdobywali 4 kopalnie golda. W sumie zrobiłem to już w poprzednim razie, więc to nie jest coś, co powiedzmy możemy uznać za taktykę, której jeszcze nie stosowałem, tak? My teraz szybko mamy te kopalnie, czemu się patrzy na ten telefon? Nie wiem, ja doczytałem, że może być szansa, żeby dzisiaj przyszła ta paczka i teraz cała patrzę w telefon. No może przyjam. Ja jestem niecierpliwy. Jestem niecierpliwy i to się na mnie odbija często, ponieważ jak to się mówi, cierpliwy podwójnie traci czy jakoś tak, więc lepiej czasami się nie nastawiać na coś aż tak bardzo. Okej, tutaj robimy sobie tak, tutaj zrobimy sobie kolejnego, tutaj zrobimy kolejnego, teraz zdobywamy jeszcze 50 golda i będę miał na każdej linii naszego maga, ale to oczywiście nie będzie wystarczające do tego, żeby sobie to wszystko przeżyć, ponieważ potrzebujemy jeszcze przynajmniej te najgorsze barykady, żeby oczywiście nasi magowie nie dostawali damage'a. Owszem, uda im się teraz zniszczyć tak czy siak każdego, kto będzie nadchodził, jednakże bez tej barykady no było tutaj dość słabo, ponieważ giną na dosłownie hita. Więc mogę sobie zrobić nawet dwa poziomy barykad i nawet to zrobimy, tylko w momencie, kiedy będę mógł zrobić sobie każdą za te 100 golda, czyli potrzebujemy tej 400. I mamy te 400, więc robimy sobie tutaj jeszcze mur, co tylko spowoduje, że mamy pewność, że nic nam się tutaj nie stanie. Będę mógł też dorobić jakby co na wypadek drugiego maga i wtedy będziemy już w 100% pewni, że
każda linia będzie w 100% obronia, w 100%, 100%, za dużo tego powtarzam, co? Za dużo mi się widzi tych procentów. Okej, okay, robimy sobie tak, jednego maga tutaj. Wydawało mi się, że rączka od fotelu mi się właśnie chce urwać, ale na szczęście tak się nie dzieje. Okej, okay, teraz tak, rzucamy wszędzie tymi kulkami, które wystarczająco do mnie zadały, żeby zniszczyć każdego z przeciwników. Chociaż nie wiem, że tutaj wystarczyła jedna kulka na linii, której jest mniej magów, a na linii, której jest dwóch magów, akurat tam wymagało troszeczkę więcej mocy. Ale może to i lepiej, że jak się stało. Może to i lepiej, teraz tak, możemy polepszyć sobie te ściany, tak dla w sumie zasady, bo nic już tam to nie zmieni. A chociaż będzie to wszystko o wiele lepiej wyglądało, teraz tylko musi skoczyć ten procentowy tutaj, jak się nazywa, hajs i mamy upgrade'y na każdej linii. Ale zobaczcie, to w sumie, ile, który to jest? Drugi level nowego odcinka i już jest o wiele dłużej, jeżeli chodzi o to, ile musimy przeciwników pokonać. Czyli widać ten skok w wymaganiach, które ma od nas gra. To jest tak, mamy znowu 450, więc możemy sobie zrobić kolejnych magów. Jeżeli będę miał teraz dodatkowe 650 golda, to będę mógł dodać jeszcze jednego maga. A oczywiście pamiętajmy, im więcej jednostek, tym więcej expa na nasze konto. Więc jeżeli się nam pojawi teraz pieniądze i wstawię tego maga, to za każdego z nich powinniśmy dostać dodatkowe pieniądze. I pięknie nam to wszystko. Znaczy tu, dodatkowe pieniądze, dodatkowego expa. Teraz zobaczymy. Aha, za każdego dostaliśmy 1 albo 10 expa. Nie, 1 pewnie były za te, a 10 expa były za nich. Więc się to opłaciło, bo mogę teraz sobie zrobić na przykład upgrade właśnie tych kopalni złota, bo to nam się mogłoby przydać teraz. Więc zrobimy sobie ten upgrade i będzie nam łatwiej zdecydowanie w rozbudowywaniu naszych wojsk. Będzie więcej hajsu zarabiane. Łucznicy zreportowali, że będą nadchodzić Elite Orki, więc są o wiele mocniejsi i będą mogli dłużej wytrzymać niż normalne orki. Proponowałbym, żebyśmy spróbowali ich zatrzymać barykadami i zniszczyć ich kilkoma łucznikami. Nie, nie kilkoma łucznikami, mój drogi. Nie, 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 nie. Tak się tego nie robi. Okej, robimy sobie najpierw tak, w ten sposób. Zrobimy te gorsze, jak się nazywa? Gorsze budowle. I teraz trzeba szybko zbudować jakieś... Czy to będą baraki, czy to trzeba zrobić już obrony? Gdzie są... Aha, no to tak trochę... Niefortunnie nam się to na razie układa, ponieważ nie miał wystarczająco hajsu, żeby się tego przed tym obronić chyba. Bo to jest... To jest... są dwie stówy. No i tutaj jedna jednostka będzie chyba musiała przejść. Będzie musiał użyć jednej katapulty. Jedna katapulta będzie musiała być aktywowana, co jest... Bardzo złe. Tak, no... Katapulta z tej linii poszła, ale to jest... Jeszcze znośne. Powiedzmy, tutaj oczywiście magów i teraz barykady muszą pójść na każdej linii. Nie! Trzech łuczników dostało, znaczy trzech magów dostało. To jest katastrofa w tym momencie. To jest katastrofa. Potrzebuję jeszcze jednego spawnu całego rządku, żeby mieć tutaj tą dwójkę magów. Więc go, go, go. Szkoda, że nad tym timerów nie ma, że tutaj jest mi ten timer, ale że nad tym nie ma, żebym wiedział mniej więcej, kiedy będą wychodzić. Okej, okay, jeszcze jeden, nice. Dawajcie, mag teraz tego Elite Orka niszczy. Okej, okay, na dwa razy trzeba go trafić. Znośne, znośne. Bo to jest jeszcze coś, co możemy spokojnie sobie jako magowie znieść. Tym bardziej, że jeżeli dodamy sobie po dwóch magów na każdej linii, no to wtedy tym bardziej nie będziemy obcy, żeby coś takiego, do czegoś takiego doszło. Więc możemy sobie dodać jeszcze barykady, żeby mieć pewność, że łucznicy się na wypadek przez nie nie przebiją. Teraz mamy hajs, mamy expa. Mógł teraz poupgrade'ować nasze kopalnie, żeby oczywiście tego hajsu było o wiele więcej. Chciałem sobie, żeby zrobić jeszcze kolejne upgrade'y naszych kopalni. Nie wiem, ile z nich będzie hajsu ogólnie. Pyk. I tutaj będzie seteczka, która wyjdzie. Okej, okay, 50 golda. Może on szybciej robią hajs po prostu. Że to nie jest jakby więcej, tylko szybciej. Albo po prostu więcej wytrzymują i tyle. Chociaż wydaje mi się, że wypadły 2 goldy z jednego z jednej kopalni, więc może to jest to, że na przykład wypuszcza po 50 golda dalej, ale czasami może wypuścić 2 albo zawsze wypuszcza 2. Nie wiem, trudno mi to jest określić. Trudno mi jest to określić, jak to wygląda dokładniej. Zrobię sobie jeszcze jeden rząd magów, ponieważ wtedy dostaniemy za każdego po 10 expa, co będzie dawało nam 40 expa, 80, 120 expa za same wojska ofensywne, chyba że już nie zdążymy tego wystawić.
Tyle je mogłem na razie wystawić, tyle wystawiłem. Czekamy jeszcze, żeby mieć możliwość wystawienia jeszcze jednego. Maga, potrzebujemy 50 golda. 50 golda, jest 50 golda. Wystawiliśmy go i mamy pewność, że dostaniemy 120 expa za same jednostki, które bronią nam tutaj naszych 4 liter. 4 liter, nie 4 ogólnie. Jak patrzę, to potem będziemy mieli do obrony 6 rzędów 6 linii, ponieważ widzę, że dotąd są jakby kratki. Czyli zaraduję, że bardziej nie może być. Mamy 493 expa, więc moglibyśmy sobie uleczyć magów, żeby mieć jeszcze ich na wyższym poziomie. Co oczywiście zrobimy. Teraz mamy kolejną informację na temat tego, że pokonaliśmy przeciwników, ale wojna się jeszcze nie skończyła. Będzie więcej nadchodziło elite orków i musimy oczywiście zrobić jeszcze większe jeszcze lepsze budowle do ochrony niż do tej pory. Czyli teraz robimy sobie w ten sposób. Robimy sobie tutaj barykady, w momencie kiedy wychodzi nam 50 gold, robimy sobie kolejne barykady i potem oczywiście zbieramy na wojska, które będą nas tutaj zdecydowanie broniły. Więc teraz tak, robimy sobie szybko pieniądze, tutaj są tyk, tyk i teraz możemy sobie zrobić magów, więc tutaj jeden mag wychodzi na tą linię. Potrzebujemy teraz szybko 100 golda jeszcze, dawaj, 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 szybciutko, pieniądze. Go! Pyk! Atakujesz go. Pyk! I teraz ostatnie, ostatni hajs. Wytrzymaj tyle, ile możesz. Tyle, ile możesz tą barykadą. Okej, okay, zjadł ją. Więc jak co będziemy mogli zrobić sobie tutaj nową barykadę, najpierw miałby wyjść łucznik. I teraz zrobimy sobie nowych The Enemy Shall Not Pass za 200, czyli potrzebujemy 800 golda, żeby zrobić całą linię. Tutaj mamy pierwszego maga w innym kolorze, który mam nadzieję, że będzie atakował troszeczkę innym przynajmniej typem magii, że to nie będzie tak, jakby tak chmurka leciała. Okej, okay, jednak dalej leci chmurka, czyli po prostu zawsze będzie leciało to samo, tylko powiedzmy w troszeczkę innej, troszeczkę innymi statystykami, jeżeli chodzi o sam damage, więc robimy sobie tutaj normalnego maga, znaczy maga levelu drugiego, który widać tutaj wszystko zdecydowanie jest w stanie zniszczyć, a zanim ustawimy level 1 maga, żeby po prostu była ta zachowana linia kolorowa. Potrzebujemy teraz szybko pieniędzy, tak żeby postawić i maga, i nowe barykady, ponieważ w momencie, kiedy pojawiają się, jak się nazywa, pojawiają się łucznicy, to oni mogą się przez to przebić, więc robimy sobie tutaj oczywiście dodatkową falę, znaczy dodatkową linię tych barykad i teraz jak wyjdzie to, będziemy mogli sobie dać jeszcze, znaczy jak będą pieniądze, będziemy mogli dać sobie jeszcze te dwie tutaj pozostałe barykady i będziemy bardzo w dobrej sytuacji. Teraz jedyne, co nam pozostało, to po prostu wystawienie kolejnych magów za 200 każdy, albo oczywiście na koniec fali mieć po prostu maksymalną ilość ekto, którą będziemy mogli dostać. To idą łucznicy, którzy myślą, że swoją armią mogą nam coś, cokolwiek tutaj zagrozić. Jak wiecie, chyba nie wystarczam dokładnie czasu, aby dorobić jeszcze do większą ilość magów, ale za każdego tego fioletowego dostaliśmy po 20%, po 20 expa, więc jest to całkiem fajny wynik. Ogólnie dalej jeszcze muszę przejść Troops Guide i przejść jak to wygląda z kopalniami. Czy jest coś na temat You'll need the gold that mines produce in order to buy and upgrade your units. The higher the level the mine, the faster it will produce gold and the more damage. Aha, czyli można dostać więcej damage'a i robi troszeczkę więcej golda. Tego nie zauważyłem. Są specjalne pola, w których możemy ustawić kopalnie, żeby dostać więcej, dwa razy więcej golda. Na tym trzeba się w takim razie skupić. To więc teraz będą Elite Orc łucznicy nadchodzili, co może być bardzo dla nas groźne, ale mamy tutaj to pole z tymi kopalniami. Dopiero jest pierwszy raz, kiedy powiedzmy o tym nam gra mówi, więc dziwne, żebym wiedział wcześniej, że takie pola istniały. No daj, no szybko pieniądze, muszą wejść. Muszą wejść pieniądze, szybko. Bo potrzebujemy zrobić tutaj, o, nice. I teraz możemy się zacząć powoli bronić, zawsze nas łucznicy będą, którzy będą nas tutaj szybko likwidować, więc trzeba robić szybko barykady. Ale jak widać, na razie mogę zrobić sobie po prostu wojownika, znaczy maga, który będzie nas tutaj bronił. Teraz trzeba robić tutaj barykady, żeby tego maga nie zniszczyło. Tutaj barykady, żeby tego maga nie zniszczyło. Tutaj tak, teraz tu tak. Musimy robić jakieś takie losowe barykady, czyli robimy tak.
I teraz wojowników, znaczy magów, którzy będą nam tutaj oczywiście pomagać. Teraz na której nie będzie to ważniejsze, to wystawienie już chyba nie ma nawet różnicy. Na każdej mogliśmy wystawić. I teraz czy to są Allied Orki, czy to są jeszcze normalne? To są obecnie normalne orki, więc ich się tak bardzo nie boimy. Potrzebujemy teraz tylko uzbierać 5 stówek, żeby zrobić sobie łuki, żeby zrobić sobie barykady na każdej linii. I wtedy będziemy, wydaje mi się, w takiej sytuacji, przy której nie będziemy musieli się martwić o tych nawet Allied Orków, że będą mogli coś zrobić. Chociaż jak widać, no są w stanie tutaj sporo zadać damage'u i sporo wytrzymać, więc niekoniecznie jest tak kolorowo, jakbyśmy chcieli. Ale zgaduję, że jeżeli dodam sobie naszych dodatkowych magów, to też będzie nam o wiele łatwiej to wszystko tutaj po prostu czyścić. Więc tak, jedną barykadę straciliśmy, na którą ją trzeba tutaj dodać. Mamy teraz do zrobienia kolejne barykady i kolejnych magów, żeby oczywiście czuć się troszeczkę pewniej. Teraz te tylko 3 sloty są przez nas wymagane, żeby to wszystko obronić. I teraz lecą na szczęście jednostki, które nie powinny nam zagrozić. Tutaj jeszcze te dwie kulki niech zaatakują, pyk. Teraz tak, jeden mag tutaj w to miejsce i oczywiście zaraz się pojawi mag w tym miejscu. Mamy teraz idealną sytuację, która będzie nas tutaj wszelce bronić przed napadem tych typów. Teraz trzeba zrobić jeszcze upgrade'y naszych kopalni, aby było jeszcze więcej golda, które będziemy mogli po prostu wydać i ulepszyć naszą całą obronę. Przez to będziemy czuć się po prostu, jakbyśmy byli na jakichś wakacjach, a nie na jakimś polu bitwy. Więc robimy sobie upgrade'y teraz tych wszelkich barykad, żeby czuć się tutaj, mówię, swobodnie, chociaż nie jest to nam już potrzebne, ponieważ wygrywamy w tym momencie i mamy naszego nowego expa. Więc mogę sobie zrobić jeszcze upgrade do maksymalnego poziomu naszych magów, jednakże zrobimy sobie ten upgrade raczej w formie minów, żeby zdobywać troszkę więcej pieniędzy. Wielka fala walczących osobników będzie do nas nadjeżdżać. Pamiętajmy, że mamy katapulty, jeżeli będą potrzebne, ale lepiej, żebyśmy ich nie używali. Mamy tutaj dwa pola, które są idealne do kopalni, więc to zrobimy, wykorzystamy to, co będzie bardzo ryzykowne, ale wydaje mi się, że jeżeli tak zagram, to będę mógł zdecydowanie szybciej hajs zarobić, bo to wychodzi na to, jakbym miał cztery kopalnie w tym miejscu. Co nam się tutaj będzie ładnie chyba kalkulowało, więc tutaj robimy sobie maga level drugiego, który to powinien obronić. Dawaj, potrzebujemy pieniądze, szybko. Szybko. Tutaj maga drugiego levelu. Nice. Teraz możemy zrobić sobie barykadę jedną. I barykadę, dawaj, szybko. Barykadę drugą, więc jesteśmy tutaj więcej bezpieczni w tym miejscu. Teraz dodajmy sobie dwie kolejne barykady, żeby oni mieli po prostu co strzelać. Daj pieniądze, szybko. Pyk. Mamy barykady. I teraz trzeba oczywiście zrobić tych magów na każdej linii. Czy ile kosztuje upgrade tego? Za 150 mogę to zaupgrade'ować. No right. Nie jest to jakiś taki ultra wymagany deal, żeby być jakoś zadowolony, więc teraz zrobimy tutaj jeszcze dodatkowego maga. I w momencie, kiedy zrobimy tutaj maga, będę mógł to zacząć upgrade'ować, więc mag. I możemy teraz się skupić na tych upgrade'ach, o których właśnie mówię, żeby były te dodatkowe łatwe pieniądze. A tutaj wychodzi nam pierwszy upgrade. Teraz czekamy. Drugi upgrade. I wydaje mi się, że teraz nawet będę już w takiej sytuacji, że będę mógł sobie poświęcić nawet tutaj robić samą linię naszych po prostu kopalni, żeby zdobyć jeszcze szybciej po prostu pieniądze. Więc robimy sobie teraz tutaj za stówkę, robimy sobie każdą w tym miejscu, będzie nas hajsu jak lodu. Chociaż w tych czasach to może to jest złe określenie, przez to wszelkie globalne ocieplenie, które nas w sumie atakuje, tak? Teraz pieniądze nam tutaj ładnie wyskakują, po 2 stówy za maga, czyli potrzebujemy oczywiście 8 stówek, żeby zrobić tą całą linię. Teraz potrzebujemy już tylko 250 golda i jeszcze 50, dziękuję. I mamy po 2 magów na każdej linii, więc teraz jedyne, co nam zostało, żeby być pewnym swojego zwycięstwa, to dać drugą falę, znaczy drugi rząd po prostu barykad i wtedy nie ma opcji. Po prostu, no nie ma opcji, żeby to nam jakoś, jakkolwiek przeszło do katapult. Nawet dodam sobie tu jeszcze dodatkowe kopalnie złota, żeby było o wiele łatwiej. Z tym wszystkim nawet je poupgrade'uję, ponieważ mi na to po prostu stać. To nie jest tak, że ja te pieniądze potrzebuję na cokolwiek. Więc mogę powiedzieć w tym momencie, że upgrade, albo raczej odblokowanie
jak się nazywa, magów. To był strzał w dziesiątkę, patrząc po tym, jak bardzo są użyteczni, jak bardzo łatwo można ustawić wojska, które będą po prostu to wszystko broniły bez żadnych większych grymasów na twarzy. No to zachowałem się jak idealny lider, który zagrał to po prostu idealnie. Okej, czyli mamy teraz 14 level. Do 14 levelu może bym mógł dodać coś nowego, na przykład kopcę Trojana i zobaczyć, jak on będzie działał. Ewentualnie ulepszyć może barykady. A nie, barykad nie mogę. Ulepszmy sobie w takim razie, odblokujmy sobie Trojanę. Zobaczymy, może będę to wystawiał po prostu jako coś naprzód, co będzie miało rolę wydania pieniędzy na cokolwiek. Tak więc będą cave trolle nadchodzić na naszą armię. Będę potrzebował kilku łuczników oraz rycerzy, żeby ich zdjąć. Powiem wam tak, nie będę potrzebował, ponieważ będę miał oczywiście naszych kochanych magów. A magowie, jak wiemy, są o wiele lepszymi jednostkami. Teraz tak, tutaj potrzebujemy szybko kopalnię level drugiego w to, znaczy level trzeciego w to miejsce. I możemy skupiać się już w tym momencie na robieniu im jakiejkolwiek obrony, żeby to wszystko się po prostu nie zniszczyło. Więc tutaj jest jedna ściana, druga jest druga ściana. I teraz a nice present for the enemy. Zostawimy sobie tutaj prezencik. Zostawimy sobie tutaj prezencik. I teraz możemy zacząć robić nasze jakiekolwiek w sumie obrony. Zobaczmy tutaj w tym miejscu w sumie ten prezent zadziała. Aha, czyli to po prostu wybucha. To nie jest takie, jakbym chciał w sumie mocne, żeby było. Daj, mag. Musisz go szybko zniszczyć. Czy dasz radę w ogóle? Daj, no machnij. Nie machnął nawet. Okej, no tutaj w takim razie musimy dopuścić do katapulty. Niech ta katapulta z tego rzędu walnie. I zaczynamy robić jakiekolwiek ofensywne rzeczy, bo jednak trojany to tak troszeczkę wyszły jak nie wypał. I w sumie teraz też jest dość niekorzystna dla nas sytuacja, przez to, że wydałem te wszelkie pieniądze na coś, czego nie powinniśmy w ogóle mieć. Dawaj, potrzebujemy szybko golda. Szybko golda, go, go, go. Potrzebujemy w tym miejscu obronić, ponieważ potrzebujemy mieć kopalnię na początku obronioną. Dopiero potem musimy się martwić o katapultę. Tu nawet nie bronię na razie tego. Zostawię tak jak jest. Próbujemy tutaj z tego łuku atakować. Pieniądze są, robimy sobie maga drugiego poziomu. Tylko czy ja przypadkiem nie zniszczę tylko jednej jednostki? A nie, wszystkie się niszczą, okej. Albo przynajmniej dlatego, że były tak blisko siebie. Może to ma znaczenie, może nie ma. Dawaj, 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 potrzebujemy tutaj dwóch magów w takim razie. Bo pewnie zniszczy to na dwa, trzy hity. Okej, trzy, niedobrze. Okej, został zniszczony. Więc jeżeli będę miał wszędzie tyle magów, to będzie spoko. Cyk. Czy potrzebuję zrobić tutaj dwa rządki. A to jest na razie hajs, który będzie nam do nas po prostu wpływał. Ten stąd. I tylko po prostu tyle. Mogę sobie na razie pozwolić. Pierw muszę zrobić dwa rzędy wszędzie, dopiero potem mogę wrobić więcej hajsu. I zrobić może trzeci rząd. Cyk. Cyk. Teraz tu. Szybciej się na telefonie. No okej, nic ważnego na szczęście. Cyk, pieniądze weszły i robimy sobie tutaj magów. Czyli mamy wszędzie dwa rzędy magów, teraz możemy się skupić na tym, żeby robić w końcu jakiekolwiek kopalnie. Będziemy robić ich kopalnie drugiego poziomu, ponieważ nie potrzebujemy większego poziomu, bo to był po prostu aktualnie overkill. Cyk. No dawaj. Okej, magowie teraz w końcu zaatakowali, jednakże to było dość późno, ale to już jest w sumie wygrana, której nie zauważyłem, że to będzie ostatnia fala 14 wave'a. I to było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Możemy sobie zupdate'ować jeszcze magów do wyższego poziomu, ponieważ widać, że będą potrzebni na tych gigantycznych orków. Inne rzeczy aktualnie zostawiamy po prostu w takim miejscu, jakim są. Więc łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Mówię, nie musicie wybierać tego najwyższego tieru, możecie wybrać ten nawet najmniejszy, jeżeli uważacie, że zasługuje na wasze wsparcie. A to by było na razie na tyle. To by było na tyle. Na razie na tyle, to było tyle. Na razie na tyle, to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo! No drugs, I'm turning to an asshole.